Okej. Nie wiem, co się dzieje, ale dobra. Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Hobson. I właśnie sobie wszedłem do The Crew i widzę, że tutaj jakaś ekipa, jakaś policja tutaj też. Ja też na służbie, ale już po służbie w sumie. taką policję sobie zrobiłem, NYPD. Także New York Police Department, w skrócie NYPD. Także pociśniemy sobie dzisiaj. A coś wymyśliłem, właśnie miałem. Teraz dużo ludzi się pojawiało. Tutaj fajny Mustang był, ale w sumie widzieliście na początku. Trochę policję to tak przesadnie zrobiłem. Znaczy, dużo mocy ma, nie? Oczywiście musiał być dzisiaj odcinek, bo czemu by nie, ale troszkę za późno usiadłem, bo też miałem parę rzeczy do roboty w domu, do ogarnięcia. I właśnie tak to wyszło, ale odcineczek będzie troszkę później, ale będzie. Nie mam jakoś, nie trzymam się też kluczowo jakichś stricte godzin, wiecie. No w sumie czasami trzymam się, a czasami nie, no proste. Jest czas, to jest godzina, ale mniejsza. Co byśmy mieli robić? Tak, policją właśnie chciałem się przejechać. Fordem Crown Corona. Także fajnie. Fajnie się prowadzi, ale chciałem wam. Wczoraj też dużo jeździłem wieczorem. Chyba może natrafiłem na jednego z widzów, na jednego z was. Jeśli ktoś to z was ogląda, to będzie wiedział, co chodzi. Ale akurat nie nagrywałem, tylko tak sobie jeździłem swobodnie, że tak powiem. Czekajcie, co ja chciałem? Aha, zmienić samochód, dobra, pyk. Czasami zapominam tych guzików na kierownicy. Tak jest, to jest ten potwór, który chciałem wam zawsze pokazać. Czekajcie, żeby uroglować te pedały, bo już latają całe. Czekajcie, muszę głośniej sobie zrobić troszkę. Pięknie, to jest po prostu korweta, to co zawsze chciałem wam pokazać i zawsze chciałem mieć do kolekcji. To jest tak piękny wózek, że oczywiście musimy zrobić zdjęcie. Standardowo zdjęcia na Insta. Serdecznie zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Serdecznie zapraszam na Instagrama. I myślę, że sobie zrobimy jakąś fajną fotę. Ten wydech to jest... W sumie tylko zrobiłem ten wydech, tak naprawdę, w tym samochodzie. O. W tej korwecie ZR1 dokładnie, Chevrolet. To nie jest C6. C6 chyba jest, znaczy jest bardzo podobna, ale chyba inny rocznik, bo to jest 2009, jeśli się nie mylę. Tak jest. Czekajcie, o, pyk. No, coś powiedzmy, żeby ten wydech fajnie tak uwzględnić. Coś takiego. Niech będzie. Ale ten wydech to jest boski, nie? O, może uda nam się złapać, czekajcie, może uda nam się wystrzał złapać. Chyba nie. Nie, jednak nie. Nie. Dobra, nie będę kombinował. Jedna foda wystarczy. Trzeba przechodzić do działania. A dzisiaj właśnie, a już wiem, co miałem w planie, zrobić jedną fuchę, taką krótszą. Bo w sumie wczoraj zrobiliśmy dwie te króciutkie, ale to nie ciekawego, także myślałem, że nie ma co pokazywać tak naprawdę. Ale czekajcie, kamerkę, aha, pyk, znowu kliknął aparat. Kierownica, tak, wróciła po tygodniu, no półtora tygodnia dokładnie. Już mogę zasiąść za nią, aż się stęskniła za mną, a ja za nią. Też myślałem o driftach, ale mam taką fajną gierkę na drifty, ale to bym musiał ogarnąć, bo jeszcze aż tak nie driftowałem. A będziemy się powoli uczyć, o co by tutaj, co tutaj wymyślać, kombinować, jak można się uczyć po prostu. A gierka jest, no, przekozacka. Aha, zrobimy sobie, aha, czekajcie, to na rozgrzeweczkę sobie przejedziemy jeszcze. Tego klienta zabierzemy gdzieś. Pyk. Długa. O, no dobra, niech będzie długa. Ale pięknie brzmi ta korwetta. O Jezu.
Jedziemy. Automatyczna skrzynia biegów. Nie będę klikał wam na odcinkach. Ale po prostu wygodnie mi się jeździ. Wiadomo, regulować biegów nie mogę. Shit. To nie ja. Spadamy znowu. Widzicie, nie umiem driftować jeszcze, nawet w te kruchy. Ale dobra, nie będziemy aż tak jeździć. Poczekajcie, coś mi to za głośno, to kurwa, to jest agresor. Jak ja to mówię, agresor. Jeśli tak ten samochód brzmi, to jest agresor. Ciężko opanować. A samochodem stricte do driftu, bo to jest do streetu oczywiście. Ta korweta, co teraz w tym właśnie jeździmy. To w sumie do driftu raz chyba próbowałem, ale to cicho. Ta fizyka tutaj oczywiście jest taka... No, no inna jest. Dobra, idziemy. Ja tu lubię jeździć. Ostatnio dużo też materiałów zjeżdżenia, bo też jest co robić. A, jeszcze myślałem, ale to w sumie jutro zaczniemy, bo dzisiaj jeszcze muszę tylko ogarnąć rzeczy spraw poza miastem. Akurat. W mieście poza miastem, o może tak to powiem. A dokładnie mówiąc, poza chatą. Poza domem. Może to właśnie by... Ale się ogarnie, jutro właśnie będziemy kontynuować tą robotę dla milionera. O, ludzie, uwaga! Jadę dla milionera w celu zdobycia tego drugiego tajnego samochodu. Bo już jeden zdobyliśmy na odcinkach, także spoko. Jestem zadowolony. Fajna nagroda. Fajnie zrobiony samochód po prostu. O, przyjemnie się jeździ. Jeszcze taką kurwę. Coś pięknego. Znaczy jest parę samochodów, które po prostu najlepiej mi się jeździ pod kątem. No mam swoje takie ulubione, wiecie. Na przykład Nissan R34, wersja normalna i ulubiona. Eclipse. Szybciej wściekli. Ja nie wiem, czy chyba wam kiedyś pokazywałem, ale nie wiem, nie pamiętam już. Nie wiem, chyba kiedyś był odcinek, no ale chyba nie wiem. Zresztą pamiętam, tak. No ale kolekcja szybciej wściekli, no myślę, że już jest spora. Aczkolwiek chyba nie mam wszystkich samochodów, bo nie mam wszystkich. Ale te takie, niektóre to mam z tych części. Ma Mercedes. Jaki Mercedes? Mitsubishi? Lancery? Akurat nie ma dziewiątki, jeśli... Nie, chyba to była dziewiątka albo szóstka Lancer. Nie wiem. Szczerze mówiąc, musiałbym zobaczyć, bo ja te modele, wersje... One są dla mnie podobne. Mylę nazw. Dawaj, dawaj. Eclipse'a mam, Dodge'a Charger'a mam zrobionego RT. Także jest potwór. Przepustnicą dolotową na masę, znaczy na masę, no tylko silnikiem odstającym, no, tak prościej mówiąc. O, jeszcze do czarny właśnie trzeba by kupić, ale to z czasem, bo ostatnio wczoraj kupiłem właśnie tą korwetę 420 tysięcy. Także nieźle, nie? No, no, no. No, śniadanko, tak, śniadanko się odbija o nie wiem której godziny nawet. Tak, 14 u mnie, czyli u was jest po 15. Także widzicie, tak to jest też czasami głupio i dziwnie, bo mamy taką jakby godzinę straconą. Ale nie narzekam. Dobra, weźmy chyba części. O, się drzewo prosto. O, wykręcić musimy. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No dobra, to w końcu możemy zacząć tą robotę. Nie dla bilionera, dla bilionera to jutro zaczniemy. Dzisiaj sobie zrobimy tylko... No halo. Dzisiaj zrobimy sobie... to. The Lucky Guy. No takie tam, wiecie, no trzy miejscówki to wszystko, nie? Dobra, znajdź budynek... Ten budynek w Daytona. Na północ od Miami. Okej. Nie ma sprawy. O, tutaj jest stacja ta, NASA. Fajna, Daytona. No to tu Daytona jest, ja pamiętam, właśnie. No to weźmy sobie na przykład, ustaw znacznik.
A będziemy sobie jeździć, a czemu by nie? Jeszcze taką korwetą. Jeszcze, o, jeszcze ja lubię słuchać. Śmiesznie to brzmi, ale a może nie. Lubię słuchać, jak brzmi Mercedes C63 AMG. O, to fajnie, dopiero pierdzi. Ja to czasem pierdzi tak. O, robotnicy na drodze, nawet nie ogarnąłem, że stoją tam. Czasami te, no właśnie, renderowanie śmieszy mnie. Pięknie, powiedzmy. Wycieraczki działają, działają. Dobrze, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy. W sumie 7 km to szybciutko przejedziemy, to nie ma co tam się spinać. W sumie zawsze pierwszy punkt, jak zaczynamy każdą inną robotę, można na pierwsze miejsce się sfastravelować, że tak powiem, szybkiej podróży użyć. Ale później już trzeba jeździć, czy to mi się podoba. Jakby tak każdy się fastravelował, no to nie byłoby sensu. Naprawdę, z tej jazdy radochy nie było. To zawsze można się najeździć, że tak powiem, ile wlezie. Jeszcze pogody się zmieniają. Wczoraj taka mgła była w Dekru 2, chyba wieczorem, albo nad ranem, nie pamiętam, ale tak gęsta, że normalnie aż rzadko spotkana mgła była normalnie. Działam moje miejsce. Pełen gaz i ręczny. Nie no, odpuszczam trochę gazu, ale to też ciężko opanować. Lubię czasami tak się przejechać z pierwszej osoby. Fajnie to wygląda. Ale jednak lusterka mnie jak spojrzę dobijają. Są fajne lusterko, ma na nie widziałem. O, shit, zagapiłem się. To nie ma jak. Dobra, jesteśmy w Daytona. W sumie. To jest fajny zameczek, co ostatnio kiedyś byliśmy na odcinku. O. Fajne. Jesteśmy w Daytona. Dobra, to znajdziemy sobie ten budyneczek ze zdjęcia. Aha, tam jest most, okej, okay. Taki biały budynek przy takim motelu, willi tam po lewej, powiedzmy, motel chyba bardziej, motel, hotel. Taki biały ten na skrzyżowaniu, tu plaża, bo z tego co widzę tu duża ilość, dużo piachu jest po prostu. Dobra, więc zajdziemy tu, żeby odhaczyć mi, żeby mi nie świeciło tu nic. Ach, super, centralnie. Dobra, zabijamy. Ej, to może być nawet tu. Czekajcie, czekajcie, czy ten sobie przejedziemy? Ludzie, uwaga. Tędy sobie przejedziemy i być może to będzie tu, albo z drugiej strony tam przy brzegu. To są same duże budynki. Przejdziemy się tam jeszcze. O, to nie to? Chyba to właśnie to. O, dokładnie, to jest ten. To jest to miejsce. No to przejeżdżaliśmy w sumie, a nawet nie widziałem. No widzicie, tak to jest. Się jedzie, się nie patrzy. No dobra, następny. Uuu, arena w Miami. Ja się cieszę, bo ja lubię zwiedzać. I w realu, i w grach. Eksploracja po prostu na pierwszym poziomie. Ale właśnie fajnie, bo ja lubię zwiedzać, bo zawsze coś nowego się widzi. Tak jak tą arenę. Tyle godzin mam w The Crew, że arenę nawet nie widziałem, że jest w Miami. Wyrusz z Daytona na północ od Miami. Tak, do areny w Miami. No okej, okay, no to mapa. Miami, lecimy brzegiem. Miami. Na przykład, a, arena. A może znajdziemy tu, z góry, że tak powiem? Centrum? O, nie, to chyba nie tu, nie. Arena. No ciekawe, będziemy szukać, nie?
Ale arena to powinno, no, duża ona była, no to powinno było widać ją. O, może? No niekoniecznie. Dobra, to zaznaczmy sobie tutaj. Ustaw znacznik, niech będzie. Dzisiaj są takie wiatry, że ja nie wiem, tu można latawce z betonu puszczać, jak to się mówi. A czekajcie, jeszcze sobie napiję się. No i będzie się lepiej gadało. No halo. Myślałem, że wyszedłem. Takie wiatry są, że takie wielkie drzewo się kołysze. I to tak gwizdże akurat. Gwizdżesz, jakby myśliwiec nad nami przylatał. Tak jak kiedyś. Takie wiatry potworne były, że strach wychodzić. Ale jak trzeba, to trzeba. A jedziemy sobie korwetto dzisiaj, pojeździmy. Czemu by nie? 9 km to tak jak w Bugatti, wsiadasz i już jesteś. Nie, a nawet nie wiesz kiedy to minęło. Też dobre. O, ja... No staram się, wiecie, nie robić Karmagedonu. Ale też fajnie pojeździć po normalnemu, nie rozbijając się. O, dawaj. Ładnie. Nikogo nie było na szczęście. O, tam samolot leci. Nie, dobrze. W takich momentach tak myślę, o czym by tu z wami jeszcze pogadać, jaki temat poruszyć. By się przydało radyjko, ale no niestety nie ma opcji. Jak na razie tyle, ale dzisiaj pozdrowimy sobie tą robotkę. To będzie taki odcineczek Lucky Gaia. O, pięknie, normalnie myślałem, że wydupię mnie, ale tutaj mi się udało ogarnąć. Ścieżka dla rowerów, bo ja nie rower. No dobra, jesteśmy, będziemy szukać tej areny, nigdy tam nie byłem. Normalnie mi się przydało zwiedzić. No, jakieś... Dobra, zdjęcie. Aha, to jest na takim... Aha... No dobra, to szukamy. Z punktu mapy myślę. O, przepraszam. Się odbiło. Czekajcie, gdzie to może być? O, tam jaki wielki statek. Nawet nie statek, to jakiś ogromny jachtowy, nie wiem. Są te właśnie statki z tymi hotelami. O, czyżby? Chyba widzę arenę w centrum. Tekstury to lepsze w Minecraftie były, no ale nieważne. Lecimy. Już wiem, gdzie jest arena. Dobra, czekajcie, ten przejdziemy, tam przejdziemy, myślę. Dużo mapy sobie spalę, będę więcej widział. Nitro. Aha! Właśnie teraz mi się przypomniało, bo wczoraj się śmiałem, że w The Crew 2 mamy z Szybcy Wściekli Suprę, Toyota Suprę zrobioną, MK4. Z silnikiem. O nie, no silnik to sobie wymyśliłem, to nie jest to samo, ale z silnikiem Supry, no tak jak mówię, z Szybcy Wściekli jest 2JZ. 2JZ silnik. Potwór
Świetnie! To nie, tego nie było, to się wytniesie. No czasami się nie uda. Pięknie po mojemu. Aczkolwiek można tędy przejechać. Nikt się chyba nie obrazi, że przez park przejdziemy. Aha, okej, okay. To będzie problem. O, to będzie większy problem. No, że ślepa uliczka, koniec gry, tak? Mam rozumieć. Shit, a tędy przejadę? O, chyba nie. God damn, dobra, nie, jedziemy normalnie, bo tu widzę, że nie ma sensu, tak. Okej, dało radę przeskoczyć? Dało. Mamy skrót? Mamy. Arena w Miami i hotel w North Beach. Beach. W północnej plaży. Aha, okej. Okay. North Beach to tam na górze, tutaj było. Właśnie, to tu sobie przejdziemy. A to dzisiaj w sumie odcineczek praktycznie cały po Miami, od Daytona. Zaczynając. Daytona, Daytona. No, byk, wychodź. Mhm. Będziemy 5 km z luzi, przejdziemy się. Mamy. Ja się pogadać z kimś, akurat niestety. No ale trudno. Mi się w korwecie te trudne lampy podobają. Cztery takie, nie? Już Stingray ma inne. Zeusiobra też ma inne. O, o właśnie, już korweta C8. Z 2020 roku. O, czekajcie, o nie. Musimy zaginąć stąd. Się zagapiłem, bo myślałem, że ten przejadę, ale jednak nie. Dobra, idziemy. Wtedy się przejedziemy tam. Pierwsza poprawa, dobra. No, korweta C8 też jest agresor fajny. Wtedy przejadę? Nie, no to jest wjazd na to samo, to czekajcie, nie, 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 nie. O, nawijaj, nawijaj, dawaj, dawaj! O! No, przesadziłem. Dobrze, ludzi nie było. A wtedy przejdziemy? Tak, przejdziemy, tam nie będzie wjazdu na autostradę. Było blisko. Nie będzie wjazdu na autostradę. Fajne, musimy tamten przejechać. Czekajcie, czekajcie, bo ja już się położę. Można jechać w lewo i tam prosto, dobra. Można tak zrobić w sumie. O!
Okej, dało radę. Dało. O, jeszcze raz. O, nie ma problemu. O nie, dwóch drzwi. Co się dzieje? Dzisiaj nie wiem. Normalnie dwie rampy pod rząd. Ale dobra, tędy przejedziemy po 2 km i sobie przejedziemy tamtą drogą. Dzisiaj trochę wariacki widzę od ciebie. Są jakieś akrobacje, jakieś... Dawaj. Jeszcze jedna rampa? O nie, to nie będzie dobry pomysł. Nie! A może? Och. Ile dzisiaj ramp zrobiliśmy na odcinku? Chyba rekord. 3 rampy. 4 w sumie, jeszcze jedna tamto wcześniej chyba. Myślę, to przeliczę, nawet nie wiem. Ale okej, niech będzie. Dobra, jesteśmy już w północnej. W North Beach. Także spoko. Patrzcie. Zwiedziałem. Zawsze tak jest. Jak jadę sobie normalnie, powoli, tak jak teraz, tylko 120 na godzinę, to zawsze ktoś mi skręci pod koła. Dobra. Hotel. Trzeba znaleźć ten hotel. Ja już zapomniałem, jak to zdjęcia wyglądało. A, ten taki fajny. Z Vice City mi się kojarzy. No, naprawdę. Tą misję nawet z tym sfotografowaniem. W sumie ciężko, bo tam FBI było. Och, kurde, nieźle. Dobra. Szukamy takiego fajnego, dużego budynku. O, to chyba tamten. Ja tylko spojrzałem za siebie, nie? Lusterko wsteczne. To chyba to, przed nami, nie? Widzicie? Także będzie to na tyle i trochę kasy się... No, upadnie trochę. Także też się cieszę. Chyba. Tak jest, mamy to, proszę państwa. Porobione. Pum. O. Otrzymujesz, no, kasiorę, 67 tysięcy, no, za każdą, te krótkie to zawsze było tyle samo płacone, 67 tysięcy 500 dolarów, także spoko, można sobie dorobić. Wczoraj chyba jeden czy dwa poziomy biłem, nawet nie wiem, z takiej jazdy i robienia tych klientów oczywiście, nie? No dobra, jak to z czasem stoimy, żeby tutaj, a, spoko. Jeszcze można zerknąć na przykład tutaj. Zawiniemy sobie. Dzisiaj depniemy tylko. Będę patrzył na znaki. W sumie nikt nie patrzy. Można by zrobić, ale to tak jak mówiłem, jest projekt. Tylko muszę dobrze rozmyśleć, jak to zrobić. Taki ze zwiedzania, wiecie, w świecie The Crew. To tak jakbyśmy w sumie po Stanach jeździli jednocześnie. To szybko skręcę. Widzicie? To jest wariactwo. Dobra, zobaczmy jakie to. Bardzo długa. O, no, no. Bardzo długie to są. Za długie. Dobra, ale wiecie co? Myślę, że sobie zakończymy w tym miejscu odcineczek. Gdzieś tutaj tylko ładnie znajdę parking. O, na przykład tutaj. O, niech będzie. Oj, sobie zakończymy odcineczek. Tak jest. Och, muszę zjeść, ogarnąć jeszcze parę spraw, pouczyć się. Mhm. Ale zawsze znajdę czas na The Crew. Bardzo fajnie to wygląda. No, stanęliśmy jak stanęliśmy, no ale mniejszym. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. No i do następnego. Pa, pa.